Wypadanie włosów to problem, który już od dłuższego czasu w niemal równym stopniu dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Można bez ryzyka stwierdzić, że wypadanie włosów stało się chorobą XX i XXI wieku. Nieprawidłowa dieta, brak albo niedobór snu, stres, czynniki genetyczne i choroby, także te jeszcze niezdiagnozowane, to wszystko może spowodować początek procesu łysienia. Włosy na głowie rosną około 6 lat. W tym czasie średnio osiągają długość 50-60 cm. Po tym czasie wypadają. Są po prostu wypychane przez nowy włos. Pierwsza, najdłuższa faza wzrostu włosa to anagen. W czasie od 2 do 6 lat dochodzi do podziału komórek w brodawce włosa i tworzy się jego trzon. W tej fazie znajduje się 90% naszych włosów. Druga to katagen, najkrótsza. Trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie faza to czas, gdy włos przestaje już rosnąć, ale jeszcze nie wypada. Ostatnia faza, telogen, to o miesiące, gdy włos wypada, a w jego miejscu wyrasta nowy. W tej fazie powinno znajdować się około 10% naszych włosów. A co gdy procenty się nam nie zgadzają? Nic przyjemnego. Przede wszystkim problem uwidacznia się nam na ubraniach, na meblach, na podłodze, dosłownie na wszystkim. Mam długie włosy, które od zawsze starałam się prawidłowo pielęgnować. Choć oczywiście zdarzało mi się w przeszłości farbować czy rozjaśniać je wielokrotnie. Długo nie miałam problemu z włosami, długo nie wypadały, ale kiedy problem się pojawił, no to już naprawdę na maksa. W gabinetach medycznych żartowałam, że po następnym razem przyjdę z własną zmiotką i po prostu po sobie posprzątam. Ale tak naprawdę to wcale nie było mi do śmiechu. Kompleksowe badania nie wskazywały żadnej konkretnej przyczyny, dlaczego traciłam włosy. A ja wybierałam je dosłownie garściami. W diagnostyce przy wypadaniu włosów jedną z ważniejszych czynności, którą musimy wykonać, jest badanie w dermatoskopie, czyli tak zwana trichoskopia, która pozwala nam ocenić nie tylko stan włosa, ale również skóry owłosionej głowy. Bardzo ważne jest, aby doświadczony specjalista ocenił prawidłowo badanie w trichoskopie. Oceniamy tam miniaturyzację mieszka włosowego, rogowacenie przymieszkowe i wiele innych struktur. Na tej podstawie możemy zlecić dodatkowe badania laboratoryjne i postawić odpowiednie rozpoznanie typu łysienia bądź wypadania włosów. Małgorzata przed podjęciem decyzji o terapii skonsultowała się z dr Magdaleną Popko w Szczecinie i dr Anną Okruszko w Białymstoku. Wybraną dla Małgorzaty terapią jest kompleksowa, poparta badaniami klinicznymi kuracja dla kobiet i mężczyzn, prowadzona według protokołu składającego się z mezoterapii i preparatów do użycia w domu. Bardzo ważny jest taki dobór zabiegów, który da optymalne efekty. Preparat Hair XL jest na rynku już około 20 lat. Jest bardzo sprawdzonym preparatem i bardzo skutecznym. Działa on zarówno w łysieniu androgenowym, jak i w łysieniu plackowatym. Stosujemy go zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Twórcą tego preparatu jest dr Philippe Depré, który już od ponad 25 lat skutecznie pomaga swoim pacjentom, a także swoimi wykładami, swoją wiedzą, doświadczeniem wzbogaca właśnie naszą praktykę. Zabieg Hair XL przeprowadzany w gabinecie polega na śródskórnym podaniu preparatu bezpośrednio w skórę owłosioną głowę. Podajemy 2,5 do 5 ml preparatu w odstępach zabiegowych co tydzień i wykonujemy 4 do 10 zabiegów. W składzie preparatu do iniekcji znajduje się nieusieciowany kwas hialuronowy oraz bufor ochronny w postaci krzemu organicznego, czynnika wzrostu fibroblastów, witamin m.in. B i H, flawonoidów, antyoksydantów i aminokwasu. Give me a meal, female phone, dear.
nie bolało. To już dużo, bo spodziewałam się, że nakłuwanie skóry głowy może być nieprzyjemne. Zabieg był krótki, jak powiedziałam, niebolesny i zupełnie nieangażujący. Jedynym utrudnieniem zabiegowym jest konieczność zastosowania specjalnego szamponu ScalpFit na 2-4 godzin przed zabiegiem. Czyli raczej umawiamy sobie zabieg na przedpołudnie i wtedy myjemy głowę rano, albo myjemy głowę po południu, a na zabieg idziemy wieczorem. Zabieg iniekcji powinno się rzeczywiście wykonywać raz na tydzień, ale nie zawsze będzie ich 10, ponieważ ilość zabiegów w gabinecie zależy od stanu zaawansowania łysienia. Praktyka lekarzy pokazuje, że rezultaty widać już po 4 iniekcjach. Ale, mówiliśmy już, że XL Hair to nie tylko iniekcje? Pacjent zostaje zaopatrzony w szampon do mycia włosów, w odpowiedni płyn, który stymuluje wzrost włosa i także szampon, który pacjent użyje bezpośrednio przed zabiegiem w celu oczyszczenia skóry głowy. Ustalmy jeszcze raz. 2-4 godzin przed zabiegiem myję głowę szamponem ScalpFit. Po prostu biorę niewielką ilość szamponu na rękę, wmasowuję ją w skórę głowy, zostawiam na 2 minuty i spłukuję. Potem mezoterapia w gabinecie lekarskim. Tu należy dodać, że preparat jest bardzo wydajny. Jedna fiolka zawiera 5 ml substancji aktywnej, a w opakowaniu jest 6 fiolek. Pomiędzy zabiegami myję głowę dedykowanym w całej terapii szamponem Revitalix z witaminami, polipeptydami i aminokwasami. Dodam jeszcze, że szampon jest bardzo wydajny i cudownie pachnie malinami. W międzyczasie pacjent stosuje szampon, który jest częścią terapii, a także płyn Hair XL 2 razy dziennie. Płyn jest bardzo komfortowy do użycia na skórę głowy, ponieważ nie powoduje przetłuszczania się włosów. Także pacjent może spokojnie 2 razy dziennie aplikować płyn na skórę głowy. Terapia ta jest wysoce satysfakcjonująca, hamuje wypadanie włosów i również stymuluje wzrost nowych włosów. Badania wykazały, że XL Hair wpływa na zwiększenie proliferacji pierwotnych komórek brodawki wyizolowanych z cebulki włosa ludzkiego. Największy, ponad 23% wzrost wykazano dla 1 mg na mililitr substancji czynnej po 48-godzinnym czasie ekspozycji. Tak minął pierwszy z 10 tygodni, podczas których będę zestaw XL Hair niejako testować na własnej skórze i na własnych włosach. Kolejny krótki film, w którym powiem sprawdzam i wykonamy kolejne badanie skóry głowy i włosa, nagram po 5 tygodniach kuracji. Ale na stronie estetykaichirurgia.pl co tydzień będę opowiadać, jakie są moje wrażenia podczas kuracji, a z dr Anną Okruszko i dr Magdaleną Popko będę rozmawiać o tym, jak dbać o włosy i jak przeciwdziałać wypadaniu.